Witajcie, kochani. Kolejny dzień przed nami i bez Ducha Świętego nic nie zrobimy. Nie zrozumiemy słowa. Nie stanie się ono żywe. Prośmy więc, Duchu Święty, Ty oświecasz nasze serca i nasze umysły. Spraw, byśmy otwarci byli na słowo Pana. Daj nam, Panie, choć odrobinę zrozumieć. Daj nam sercem przyjąć. Daj nam przeżyć to słowo. Daj nam doświadczyć w życiu Twojej miłości. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyrzucał demona z człowieka niemego, a gdy demon wyszedł, niemy zaczął mówić. Tłumy zdumiewały się, ale niektórzy mówili: wyrzuca demony mocą ich przywódcy, Belzebuba. Inni zaś, chcąc wystawić go na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, powiedział: każde królestwo wewnętrznie podzielone staje się pustkowiem i dom na dom się wali. Jeśli więc szatan walczy sam ze sobą, jak przetrwa jego królestwo? Wy mówicie, że ja wyrzucam demony mocą Belzebuba. Jeżeli więc ja mocą Belzebuba wyrzucam demony, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Jeśli jednak ja wyrzucam demony mocą palca Bożego, to nadeszło już do was Królestwo Boże. Gdy ktoś silny i uzbrojony strzeże swego pałacu, jego mienie jest bezpieczne. Lecz gdy nadejdzie mocniejszy od niego, pokona go. Zabierze uzbrojenie, któremu zaufał, i rozdzieli zdobyte na nim łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Jeśli spojrzymy wstecz, to ostatnio Jezus mówił nam o modlitwie. Jak mamy się modlić? Jak zwracać się do Ojca? I dzięki tej modlitwie nabierać mocy. I dzisiaj widzimy taką scenę, gdy Jezus wyrzuca demona. Dodatkowo jest oskarżany przez uczonych w piśmie, przez ludzi, którzy obserwują to, co się dzieje. I to wszystko zaczyna się dziać po modlitwie. To też dla nas jakiś ślad, że kiedy się modlimy, to później dzieją się różne rzeczy. Ale Pan w modlitwie umacnia nas do tego, żeby podejmować to, co stawia przed nami. Kochani, dzisiaj jedno zdanie chcę jakoś przytoczyć, które dotyka mnie. On jednak, znając ich myśli, powiedział: każde królestwo wewnętrznie podzielone staje się pustkowiem i dom na dom się wali. Myśląc o królestwie, myślę o domu, który jest w moim sercu. Myślę o moim ciele, o mojej duszy, o mojej psychice, o wszystkich pragnieniach, o tym, co się wydarzyło w przeszłości, o tym, co dzieje się dzisiaj. To jest cały ten mój dom, to, kim jestem. I Jezus mówi, że jeżeli królestwo jest wewnętrznie podzielone, to staje się pustkowiem i dom na dom się wali. Myślę, że czasami jest trudno przed samym sobą być prawdziwym i przed Panem Bogiem stanąć w prawdzie. Z różnych przyczyn się to dzieje. Często dostajemy taki bagaż, może od życia, może od bliskich, i musimy się z tego wciąż wydobywać w ciągu swojego życia, i to nasza droga. Często ten świat też jakoś nas tak mami tym, co niby jest dobre. Często możemy próbować się przypodobać innym, aby nie mieć poczucia odrzucenia, jakoś siebie zdradzać.
Wtedy ten dom, który jest w środku, naprawdę pustoszeje. Wtedy przestajemy znać siebie samych. W ogóle przestajemy poznawać i poznawać siebie, jaki jestem. Kim ja w ogóle jestem? Co jest we mnie? Nie potrafimy już siebie opisać. Nie potrafimy sobie spojrzeć w oczy. Może czasem nie potrafimy popatrzeć w lustro nawet. Bo to wszystko jakoś takie poubierane w nie nasze ubrania. Jak Dawid, który miał założyć zbroję nie swoją, ale w tej zbroi nie mógł się poruszać. Kiedy ją zdjął i poszedł do walki, to zwyciężył. Był sobą. Myślę, że Pan nas tak wyposaża, że mamy wszystko, co trzeba. We wnętrzu mamy wszystko, co trzeba. Może jeszcze nie rozpakowaliśmy prezentu. Może jeszcze nie zajrzeliśmy tak naprawdę do naszej głębi. To wszystko może się bezpiecznie wydarzyć przed Panem. To nasze królestwo, ten nasz dom. Możemy poznawać przed Nim. Siebie poznawać przed Nim. Czasami Pan Bóg daje też nam poznać siebie przez innych ludzi. Przychodzi w innych ludziach. Często możemy o sobie usłyszeć słowo od innych. Czasami trudne, czasami takie, które nas podniesie. Kochani, myślę, że Pan nas zachęca dzisiaj do jedności. Jedności ze sobą. Do kochania siebie. Do przyjęcia siebie. Do niechowania tych wszystkich trudnych miejsc gdzieś w jakiejś szufladzie, w kącie, zamkniętej na kłódkę. Nie otwieram, bo tam brzydko pachnie. Nie, to są moje części. Części mojego domu. Chcę go przyjąć. Dopiero jak przyjmę i ukocham, wtedy może zacząć się coś zmieniać. Myślę sobie o tym, jak czasami może chcemy pomóc ludziom, którzy nie dają sobie rady w życiu, może mają jakieś takie kłopoty psychiczne, może próbujemy jakoś ich tak na dobrą drogę naprowadzić. I mam takie doświadczenie, może niewielkie, ale że jak zaczniemy od tego, że przyjmiemy tą osobę i ona poczuje się przyjęta, to wtedy może zacząć się coś zmieniać. Najpierw przyjęcie i miłość i przestrzeń. I myślę, że to samo dotyczy naszego wnętrza. Najpierw otworzyć tą szufladę i powiedzieć sobie, wiem, że tam są te rzeczy. Chcę je pomału wyciągać przed Panem. Rozpakowywać. On mnie kocha całego. Wszystko kocha. On wie, co jest w tej szufladzie na samym dnie. Dobry Ojcze, Ty mieszkasz w nas, mieszkasz w naszym domu. Znasz każdy pokój, każdy zakamarek, każdy zamknięty kąt. Każdy kąt, który chcemy jak najdalej odepchnąć od siebie, który chcemy zasłonić, ukryć przed samymi sobą, zapomnieć. Znasz te wszystkie miejsca. I znasz te miejsca, które są miejscami pięknymi, które są pięknymi ogrodami, na które często też nie chcemy patrzeć, bo nie możemy uwierzyć, że to możliwe, że mam takie miejsca w sobie. Panie, oddajemy Ci to wszystko, tak jak umiemy. Każdego dnia jeden krok do przodu. Zaproście, kochani Pana, tak jak potraficie. On przyjdzie. Przyjdzie do tego domu, tak jak do Marii, do Marty i do Łazarza, którzy też nie byli aniołami. Pan ich strasznie kochał. Nas też bardzo kocha. Dobrego dnia.